Szanowny panie radny, szanowni państwo, jeżeli chodzi o kaplicę cmentarną, otóż jesteśmy w posiadaniu projektu budowlanego na właśnie budowę tego typu przybytku, ale proszę państwa, po ocenie kosztorysów z 2010 roku, ostatni raz chyba, 8, przepraszam, były aktualizowane, ta kaplica miała wyglądać, tak powiem krótko, w kształcie krzyża, no piękna budowla, ale i chyba najważniejsze, kosztorys już wtedy opiewał na blisko tam ponad 1 000 000 zł, nie? Ale tak, po zagłębieniu się w ten kosztorys, no stwierdziliśmy, proszę państwa, że no był jednak troszeczkę, no przesycony, tak, wykończenia, bardzo piękny, podkreślam, tak? Nie mówię, że był brzydki, czy, ale tak, miedziane wykończenia, no okna jakieś ozdobne i tak dalej, długo by wymieniać, mamy ten projekt. Wejdę w słowo, może tak jak remiza z 30 kominów wentylacyjnych. Krematorium tam nie było, tam była chłodnia tylko, nie? Tak, tak, no i proszę państwa, doszliśmy do wniosku, bo już i tak się zdewaluował ten projekt, trzeba by było nanosić poprawki, stwierdziliśmy, że lepiej będzie chyba zrobić nowy, po prostu taki, na który nas będzie stać wybudować, krótko mówiąc. I tutaj o tym, co wspominała wcześniej pani burmistrz, otrzymaliśmy zwrot pieniążków za ten projekt budowlany, za ekspertyzy wszelkiego rodzaju na pałac w Barcinie. Te 30 tysięcy złotych, o którym mówiła ANR, przepraszam, Agencja Nieruchomości Rolnych, nam oddała te pieniążki. I właśnie te pieniążki postanowiliśmy przeznaczyć na nowy projekt, taki, krótko mówiąc, bez fajerwerków i wodotrysków. Że był prosty, prosta chłodnia, prosta kaplica, tylko duża, bo znowu w tamtym projekcie, czy ta kaplica była duża, no to są już takie, no możemy teraz gdybać. No mówię, zapraszam każdego, kto będzie chciał, ten projekt może sobie obejrzeć. No i stąd skontaktowaliśmy się z kilkoma architektami i czekamy teraz najpierw na koncepcję, tak, takiej kaplicy. Prosili oni nas i stąd tutaj też prośba taka do państwa, jeżeli wy na przykład wiecie, że w miejscowości tam X jest ładna kaplica, wiecie, tylko dach dwuspadowy, prosta to i funkcjonalna, to prosimy nam podsyłać takie pomysły. Już tam parę dostaliśmy właśnie nawet od mieszkańców. Proszę, nie słyszałem? O. I najpierw koncepcję, później projekt budowlany, a co za tym idzie, kosztorys, resztę. No, wiecie, my tak mamy nadzieję, że ten kosztorys, no co najmniej, aż przesadzam chyba, ale o połowę na pewno musi spaść. To nie, no nie ma cudów, tak? Proszę państwa, żebyśmy się później nie męczyli, jak się męczymy z centrum teraz. I teraz kolejny projekt, tak, posłużyliśmy na centrum, żeby je tylko skończyć i się wszyscy o to modlimy. Bo po prostu nas nie stać i wiecie, nie chcemy, żeby to stało w stanie surowym i straszyło później na cmentarzu przez parę kolejnych lat, jak straszyło centrum. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Działki w Korzybiu. Tutaj proszę państwa, ogłaszamy kolejne przetargi. Niestety te ceny, które gmina może, za które gmina może działki wystawić, nie są konkurencyjne. Tutaj gmina o tyle jest w trudniejszej sytuacji, że my do ceny działki musimy doliczać 23% VAT. I tutaj jeżeli ktoś prywatnie sprzedaje działkę, czy deweloper, to on już tego VAT-u on sobie odliczy ten VAT. My tutaj musimy ten VAT naliczać i te 23% działki nasze są droższe od tych, które w prywatnym obrocie są sprzedawane i to jest jeden z powodów. Drugi powód, myślę, że jeżeli chodzi o Korzybie, to są działki, że nie są uzbrojone. No jednak ja myślę, że tutaj ta promocja trochę i na stronie internetowej, w Gazecie Prawnej mieliśmy reklamy razem z przetargami, które i tak musieliśmy dać, przynosi efekty, bo też pytają się ludzie i tutaj ostatnio na 3 działki przy ulicy Młyńskiej ktoś był zainteresowany, żeby nabyć przetarg, myślę, ogłosimy w tym roku. No ten plan ze sprzedaży nieruchomości w 100% nie będzie wykonany, ale ja uważam, że procentowo nie chcę teraz jeszcze mówić, bo jeszcze kilka nieruchomości mamy do sprzedaży, ale już ta stołówka, która też w negocjacjach poszła, bo to były 3 przetargi ogłoszone dopiero w ramach negocjacji, tutaj sprzedaliśmy, też ten budżet nasz podreperuje, w przyszłym roku też nam się masę pieniędzy przyda na wkłady własne do projektów realizowanych, dlatego też nie chcemy tak na hura wszystkich sprzedawać, żeby to mienie
żeby schodziło tak sukcesywnie, ale na pewno jesteśmy zainteresowani, żeby działki w Korzybiu, Warcino, Biesowice. Barcino teraz będzie uzbrojone po tej stronie, jak się jedzie ze Słupska po prawej stronie, jak się wjeżdża w Barcinie, też te działki będą przeznaczone na sprzedaż. Teraz już tam kanalizacja i wodociąg jest położony, no jeszcze nie podłączony, ale też będą uzbrojone i będziemy mogli je sprzedawać. Parkingi w Kępicach i parking przy aptece, tym jest z księdzem były prowadzone rozmowy, tu jeszcze są zgody wymagane, między innymi też dlatego, że tam są i groby protestantów. Chodzi o zmniejszenie tutaj cmentarza, zrobienie z tego czy parku, czy takiego mauzoleum, tam pomnik jest, ale na pewno ksiądz jest tym zainteresowany, już rozmawialiśmy. No do tego też są pieniądze potrzebne, najpierw projekt trzeba zrobić. W tej chwili nie mieliśmy tego w inwestycjach zapisanego, dlatego w tym roku no, trudno to realizować, ale na pewno wiemy o tej potrzebie i myślę, że no, nie chcę obiecywać czasu, w jakim moglibyśmy to załatwić, ale tutaj ksiądz jest też po tej naszej stronie, tam poprzedni proboszcz już biskupa w tej sprawie też pytał w sprawie likwidacji cmentarza, ale jest pomysł, żeby tutaj z cmentarza zrobić bardziej, żeby miał charakter parkowy, tam część grobów jeszcze trzeba będzie przenieść, ale praktycznie tutaj no ksiądz miał się tym zająć ze swojej strony, a my po prostu tutaj inwestycją w ten teren i tutaj odcięcie pasa na parking. To drzewo przy chodniku przy ulicy Szkolnej, to brzoza, to proszę Państwa, to w Warszawie był ten wniosek nasz i nie dostaliśmy zgody, bo rosną porosty, które są bardzo rzadko występują i na tej brzozie nam zaproponowali, że możemy tą brzozę, ja to pismo możemy panu radnemu przytoczyć, że tą brzozę możemy oznakować tak, żeby mieszkańcy tak kolorowo okleić, żeby mieszkańcy widzieli, że tam brzoza jest. Zdjęcie wysłaliśmy, pokazaliśmy, jak to wygląda wszystko, ale Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nawet nie mogła tego zakazu zdjąć ochrony, aż do Warszawy poszło, bo akurat byli tu chyba na miejscu przy jednej brzozie, aż no, tyle z Gdańska przyjechać, pieniędzy wydane masa. No, weszła ustawa o ochronie mchów i porostów i tutaj cierpimy teraz na tym. Dlatego nie dostaliśmy zgody na wycięcie brzozy. Tutaj myślę do właściciela, do pana Jadczaka, że tą korespondencję też nie ma. Jeżeli nie ma, ona jest w urzędzie, można się zapoznać. Też byśmy chcieli tą brzozę wyciąć. No chyba, że zginą porosty. To bardzo chętnie. To jak się ktoś postara, żeby porosty zginęły. Tak. Pani Wanda Dąbrowa, jeżeli chodzi o SOR, we wtorek jest sesja Rady Powiatu, ja nie wiem, czy będę miała czas, żeby pojechać, ale tutaj naprawdę i na sesjach, i na spotkaniach, ja mogę tutaj przekazać sprawę panu dyrektorowi, panu przewodniczącemu Komisji Społecznej Szpitala, żeby się sprawą zajęli. Też tutaj te sygnały naprawdę były głośne i na różnych spotkaniach słychać o tym, to przypadków na pewno jest dużo więcej niż tylko ten jeden. Tak. Pan radny Szewc, my te place wszystkie będziemy przeglądali, między innymi z Placu Wolności z Kępic zniknął plac zabaw, też zagrażał niebezpieczeństwu. Tu jeżeli chodzi o Kępice, to jest szansa na monitoring, bo w tej chwili firma WMCNet wygrała w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pieniądze na budowę sieci światłowodowej w Kępicach i w Kępicach akurat będzie kilkanaście kamer zamontowanych, megapikselowych i miasto będzie w pełni monitorowane. Jeżeli chodzi o wioski, no to w tych mniejszych widać, że bardziej te place zabaw są zadbane. One są też nowsze w tych mniejszych. Kępice, Korzybie, Biesowice, ten plac zabaw tu były najstarsze. No i one też już w części się wysłużyły. My się przyjrzymy, zobaczymy, chcemy w przyszłym roku składać wniosek w ramach programu Radosna Szkoła, tam można 50% dostać do budowy placu zabaw. Myślimy o takim placu w Kępicach. Zobaczymy przy konstruowaniu budżetu, czy gdzieś indziej moglibyśmy pieniądze na takie place zabaw znaleźć. Ale tutaj na pewno przegląd zrobimy, jeżeli zagrażają bezpieczeństwu, to niestety będziemy musieli tak dzisiaj na dzisiaj rozebrać. Ja myślę, że panu radnemu Busłowiczowi też powiedziałam, jeżeli chodzi o przetarg na śmieci, my czekamy, ale na pewno proszę tutaj apel do wszystkich radnych sołtysów zachęcać mieszkańców do tego, że przy składaniu deklaracji, żeby zaznaczali, że będą śmieci segregować. I też, żeby się nie bali, bo nieraz takie obawy są, że skoro segregować, to nie będzie tego kosza na odpady zmieszane.
Kosz na odpady zmieszany będzie, plus pojemniki, czy to we wspólnotach, czy w spółdzielni, pojemniki duże, w gospodarstwach indywidualnych, worki, i to będzie do segregacji śmieci, ale kosz na śmieci zmieszane też będzie. Że segregacja nie oznacza, że wszystko trzeba segregować. Tego, czego się nie da, to wrzucamy do tego pojemnika na odpady mieszane. Dziękuję. Pani radna Sajdak pierwsza się zgłaszała, tak, proszę. Ja chciałabym tutaj nawiązać jeszcze do projektu rybnego i tutaj do pana sekretarza. Przede wszystkim, panie Maćku, to gratuluję panu, chyba nie pierwszy raz zresztą, że potrafi pan tyle pieniędzy pozyskać dla naszej gminy. I jeżeli chodzi o pisanie projektów, to wiem co nieco, ile to, tak jak pani burmistrz powiedziała, ile to czasu główkowania, ponieważ taki projekt też pisałam z dyrektorem Tałkinem. I ja mam taką prośbę. Ponieważ państwo jesteście, uczestniczycie w posiedzeniach komisji stałych, żeby jeżeli są takie sytuacje, to po prostu mówić, bo później jest to tania sensacja, domysłów tyle, tłumaczeń dla też mieszkańców, bo to gdzieś ktoś tam coś usłyszał i po prostu ja bym nie chciała stracić zaufania do państwa, bo później odzyskać takie zaufanie jest bardzo trudno, także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Ale to jest populizm. No. Pan radny Słowicz, bardzo proszę. Wracając, pani burmistrz, do przetargu i do tych cen, najważniejszym w zasadzie czynnikiem są ceny tych śmieci. I tutaj jest problem namówić mieszkańców, żeby podjęli decyzję, nie znając cen. I tutaj bym prosił, jak jest możliwość, jak najszybciej podjąć decyzję względem przetargu, bo podejrzewam, że ludzie będą się wstrzymywali do momentu informacji o cenach. I tutaj możemy mieć troszeczkę poślizg. Tym bardziej, że mamy określenie składania deklaracji do końca miesiąca, prawda? Bardzo proszę. A jeszcze chciałbym dopytać w sprawie tych pojemników, bo różne tutaj informacje otrzymywałem. Czyli posesję, pani burmistrz. Słucha mnie pani? A, to pan, może z panem wie co, dobrze. Chodzi mi konkretnie o pojemniki i z rozróżnieniem na worki. Czy budynki typu właśnie takie wspólnoty będą miały pojemniki te plastikowe, czy worki? Pani Jadzi, ja pani nie przeszkadzałem. Przepraszam. Proszę. Jeżeli mogę odpowiedzieć. Pierwsza Ale przepraszam, rzecz. Tylko powiem, że akurat w czasie zebrania z mieszkańcami Kępic był przełożony mecz, prawda, Polska-Anglia. Także ci, którzy nie byli, są usprawiedliwieni. Bardzo proszę. Czy mogę? Proszę państwa, jeżeli chodzi o przetarg. O uchwałę, którą mamy podjąć. Ustawa narzuca na nas obowiązek podjęcia uchwały do końca roku. Jeżeli jej nie podejmiemy, to wojewoda najpierw zwróci się do nas o podjęcie takiej uchwały w terminie do 30 dni, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli tego nie zrobimy, narzuci nam swoją stawkę. Natomiast ustawa nie precyzuje, kiedy minister ma wydać rozporządzenie. Nie wyobrażam sobie podejmować uchwały o stawce przed przetargiem. I będę do tego dążył. Z szefową tutaj jeszcze na ten temat nie rozmawialiśmy, ale moje stanowisko jest takie, że jeżeli minister nie podejmie rozporządzenia, to niech wojewoda narzuci nam stawkę. Tego zdania jestem. Z tego względu, że później będziemy się mogli bronić z tego. Jeżeli sami ją podejmiemy, sami wyliczymy, to nie będziemy się mieli czym bronić. To jest jedna rzecz. Teraz jeżeli chodzi o pojemniki, to mam do pana pytanie takie racjonalne. Jeżeli w budynku jest 50 rodzin i każdy ma mieć 4 pojemniki, to ja nie mówię akurat o pańskim budynku, ale są takie budynki, które mają i 50 rodzin. To jak 200 pojemników umieścić przed budynkiem? 24 razy 4 to jest 80-96 pojemników. To nie jest duża różnica przy tej powierzchni budynku. Proszę mi podać przykład, jak je umieścić. Panie burmistrzu, te pytanie to ja do pana powinienem skierować, nie pan do mnie. Bo te informacje, o których teraz rozmawiamy, wypływały tutaj od państwa, nie ode mnie. Czyli temat, tak samo były te informacje zapisane w pulsie ostatnim, że będą pojemniki i będą worki. Moje informacje są niezmienne i ja je stale przekazuję. Do wspólnot, które posiadają do 8 rodzin, będą mogły stać pojemniki, jeżeli wspólnota coś takiego sobie zażyczy,
powyżej 8 rodzin, ustawa nie przewiduje ustawienia pojemników dla każdego mieszkańca. Mieszkańcy mają rozliczać się wspólnotą i tutaj podejmują decyzję sami. W związku z tym, jeżeli podejmą decyzję taką, a nie inną, dostaną worki tak czy inaczej. Ja nie widzę... Nawet hurtowo, 80 zł muszę za niego zapłacić. Ale ja też zadawałem panu pytanie dotyczące pomieszczeń na te pojemniki, bo ja też sobie nie wyobrażam, żeby stawiać 24 razy 4 pojemniki w przypadku naszym. Nie ma na to miejsca. Tak samo jest w przypadku worków. Natomiast wracając do tematu śmieci i cen za te śmieci, bo na dzień dzisiejszy to wygląda następująco, że ja mam coś kupić, a o cenie się dowiem za jak kupię, tak? No bo tak to wygląda. Ale ja powiem panu inaczej. To, czy pan kupi, czy nie kupi, to jest nie naszym wymysłem, tylko myśmy to dostali narzucone i ja też mam ten sam dylemat. Ile ja zapłacę za śmieci? I pomimo, że ja przy tej ustawie pracuję, ja sobie nie mogę określić ceny. Nie potrafię wyliczyć niczego dla siebie samego. Dobrze. Pani burmistrz, nie podsumuję. Tutaj proszę państwa, ja chciałam powiedzieć, że dla nas, ja myślę, jeżeli chodzi o radnych i o burmistrza i przede wszystkim o skarbnika, to ta sytuacja jest najbardziej skomplikowana, bo my w tej chwili nie wiemy, ile my musimy do budżetu przyjąć pieniędzy na gospodarkę związaną z odpadami. Bo tego w tej chwili też nie wiemy i też wróżymy. Tak, i będziemy wróżyli z fusów. Jeżeli chodzi, proszę państwa, o śmieci i o tą segregację, mnie też mieszkańcy pytają na zebraniach, gdzie oni te worki mają w domu trzymać, tak? Ja tak zobaczyłam u siebie w domu, tak? Gdzie ja trzymam, gdzie ja makulaturę? Ile tej makulatury w ciągu miesiąca człowiek wyprodukuje? Ile gazet się kupuje? Teraz się w internecie, kto nie czyta, kto prenumeruje gazety codziennie, jakiś dziennik? Sołtys akurat na wsi mieszka, to myślę, że sobie spali tą gazetę. Tak, w mieszkaniu i spali. I proszę państwa, i popatrzeć na siebie, co wy teraz, czy codziennie, czy co tydzień się wynosi te śmieci. Naprawdę, jak ja zadałam to pytanie mieszkańcom, ale ile się zbierze, czy co, częściej niż co miesiąc trzeba gazety? Czy to jest problem, żeby w mieszkaniu częściej niż co miesiąc, czy szkło? Czy od razu to szkło, ja nie wiem, albo mamy takie małe mieszkania, albo jak zapytałam mieszkańców, ile produkują na zebraniu w Kępicach makulatury, no to ile się przez miesiąc? Wpadamy ze skrajności w skrajność. Na niektórych zebraniach się słyszy, że po co płacić, jak śmieci nie produkuje, tak? Większość mieszkańców mówi, a na innym zebraniu mieszkańcy mają problem, gdzie te worki będą trzymać. Jeżeli chodzi o wspólnoty, to moje zdanie jest takie, jeżeli wspólnota czy spółdzielnia się dogada, to jeżeli będzie segregować i każdy będzie każdego pilnował, to chyba nie będzie problemu, żeby powstały duże pojemniki do segregacji i wszyscy segregują. Jeżeli się nie dogadają, tutaj dla nas partnerem, jeżeli chodzi ze strony gminy, będzie wspólnota. Tak? Ale zaraz. I wspólnota musi tutaj sobie we własnym zarządzić. Ja mogę dzisiaj tyle powiedzieć, że co najmniej 1/3, jeżeli cena za śmieci od osoby będzie wychodziła 10 zł, to minimum 15 będzie za śmieci nie